Cześć wszystkim, z tej strony Wiktor. Moi drodzy, na stronie internetowej Kobi oraz w naszym stacjonarnym sklepie Kobi Hobby Center pojawiły się długo wyczekiwane zestawy związane z 80. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, czyli powstańczy trzypak oraz samochód pancerny Kubuś. Jednak trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czym tak naprawdę był samochód pancerny Kubuś? Samochód pancerny Kubuś był w znacznej części tak naprawdę transporterem opancerzonym, bo jego zadaniem było przetransportowanie desantu w newralgiczny punkt, na przykład podczas szturmów na Uniwersytet Warszawski i wycofanie się. Należy pamiętać, że Kubuś nie był wcale wyspecjalizowanym samochodem pancernym, tylko wyspawanym w konspiracyjnych warunkach samochodem z marnej jakości płyt pancernych i z dość słabym uzbrojeniem. Dziś Kubuś uważany jest za symbol powstańczej woli walki oraz jest najcenniejszym eksponatem Muzeum Wojska Polskiego.